Czy wiesz, że w Stalker Cień Czarnobyla początkowo miały znaleźć się auta, którymi mógł jeździć gracz? Najlepsze jest to, że do finalnego produktu przetrwało jedno z nich. Podczas szturmu na elektrownię gracza będą atakować pojazdy opancerzone. Podbiegnij do któregoś z nich i spamuj klawisz F odpowiedzialny za interakcję. W końcu powinno udać Ci się dostać do środka. Jeżeli dodatkowo zbindujesz komendę widoczną na ekranie do dowolnego przycisku, to możliwe będzie poruszanie się pojazdem.